Deces Pastore. Cześć, Kamilek. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Co tam? Cześć. Dobrze, dobrze. Wiesz co? Chciałem zadzwonić tak do przyjaciela, wiesz, na chwilę, nie? Tak, co wiesz? O, usłyszeć cię. Co tam słychać? Tylko tyle? Tak. Coś ci pomóc? No i przelew się spóźnił. No, tak coś czułem, ja wiem. Ale mam do 1 maja. Jak Menel gączy. No, tak, mamy weekend. To ja ekspresówką ci wyślę. Mhm, nie ma problemu. Co u ciebie, Torek? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Właśnie zastanawiam się, czy... Dycha dobrze? Co? No, no, powiedz mi, dobra, nie, jedna się. Rzecz. Czy no. możliwe było, że z Diablesem było faktycznie tak źle, jak on mówi, że było źle? Tak. Nie, było nawet gorzej pewnie, niż on mówi, że było. No nie, on mówił, że tak, że jak siedział, w sensie to było gdzieś na streamie gadał. On gadał, że jak byliście jeszcze w środku. Publiczne. Tak, powiedział to wszystko. Znaczy, i co powiedział... No już ci mówię, że jak był w tym klubie, w sensie tej pijalni, tam w tych drinkach i tak dalej, w tym koktajlu, to chodził do toalety co chwila. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak wracał samochodem, to zatrzymywał się co 100 metrów, bo musiał żygać i nawet na ekspresówce chłop się... No to powiedział dzisiaj, no. Tego to nawet nie wiedziałem. Znaczy, generalnie... Stary, ja nie wiem, jak to się wydarzyło. On się, stary, wyteleportował stamtąd, bo to było tak, że my siedzimy i on mówi tak, no to biorę drina, nie? No to bierzemy podwójnego, nie? I tak wiesz, ja siedzę, on tylko przynosi, nie? Bo jest w takiej fazie, że on, stary, pije, on idzie do baru i bierze kolejnego. Ja myślę, ja pierdolę, dobra, jest tempo. Ale wiesz, ja tam fan Junior Massa, więc wiesz, na chillku, nie? Wiesz, oponent słaby, ja nie? Wiem, o co chodzi, ja wiem, o co chodzi. On nie zabija siebie, on nie zabija mnie, zabija siebie, nie? Więc myślę, dobra, nie? I stary, i w pewnym momencie, wiesz, my gadamy, jemu się odpalił typowy Diables, nie? Na zasadzie, że on mi mówi, że on ma pomysł na streama i on nagle ma 7 pomysłów, nie? I a może zrobimy to, nie? I ja mówię, to czekaj, pójdę po drina, nie? On mówi, spoko. Idę po drina, wracam, a on śpi na stole. Ja myślę, co jest, kurwa? On minutę temu normalnie zapierdzielał 4 pomysły i ja trochę tak, żeby, wiesz, spauzować jego, jakby, wiesz, chęci, to ja poszedłem sobie po drina, nie? I to, stary, jest jakaś teleportacja była, nie? Stary, wiesz, z tematu na temat. A dosłownie, stary, nikogo przy barze nie było. Ja podchodzę, mówię, poproszę to i to, chłop mi nalewa i ja idę, nie? No to mija, stary, z minuta, nie? Może bateryjki mu się wyczerpały. I pomyślisz sobie, może mu się trochę nudziło przy stole, to miał spanko, nie? No właśnie nie, bo dziewczyny tam były cały czas, ja tylko odszedłem, więc ja dalej nie wiem, ja podchodzę i się pytam, co się stało, nie? Bo wiesz, on śpi, ale one siedzą, nie? One, a nie wiem, położył się. A, kurwa, spanko jest robione. No co, no? Tak, wiesz, myślę sobie... Kurde, z jednej strony tak, wiesz, szturchnąć go, ale z drugiej strony, no spanko ma, nie? No to chyba nie człowiek. Tak szturcham, no on tak, wiesz, bierze tak głowę do góry, Jezus. Tak... Ej, idę do toalety, nie? O Boże! Ktoś się tak stary, dziewczyny się tak do mnie patrzą i mówię, to ja pójdę z nim, nie? Wiesz, tak kulturalnie, nie? Jezus Mary. Słuchaj tego, chłop, stary. Idziemy, bo kibel, on znalazł kibel na górze, bo to był dwupiętrowy lokal, nie? Nie wiem, gdzie to jest. I kibel jest przy takim wielkim oknie. Okno dwumetrowe, takie od podłogi 2 metry, nie? No. I było otwarte. To okno. Ale były takie kraty, takie balkonik, że jakbym chciał, to bym wyskoczył, ale musiałbym przeskoczyć. No nie wiesz, o co chodzi, no nie? No. Czyli jest okno z takim balkonikiem z krat, no nie? Do pasa. I ja sobie chilluję bombę, nie przy oknie, obok okna i po prostu czekam na niego, nie? Podchodzi do mnie barman, łapie mnie, stary, za ramię i mówi tak, stań sobie troszeczkę dalej, dobrze? A ja tak, aż dlaczego? No, bo tu jest okno i nie chcę, żebyś wypadł. A ja tak, nie, ja się dobrze czuję, to kolega jest napierdolony, nie? Diables, tylko nie wiesz, jak żygałeś, to chłop pomyślał, że ja chcę się zabić i jakby myślę nad tym, a ja czekałem, aż Diables się wżyga do końca z pary. Tak dziwnie wyglądał, jak ja idę na górę, staję przy oknie i tak sobie myślę, nie? Przy tym oknie, no nie? Ale, a wiesz, akcja była taka, że przy tym oknie zaraz był kibel i po prostu ja stwierdziłem, no co, nie będę wchodził do kibla, więc po prostu poczekam na niego przed, no nie? A że jest okno, wiesz, trzecia w nocy, fajnie, fresh, powietrze, no to sobie myślę, kurde, to sobie poczynuje bombę, nie, wiesz, nic się takiego nie dzieje, nie, a chłop dosłownie podszedł, taki barman, tak jakby, wiesz, jakby on mnie rozumiał, nie, moje problemy życiowe, i on mówi, stań sobie troszkę dalej, dobrze, kurwa, stary, ale ja naprawdę, it's okay, nie masz najmniejszego problemu.
Co jest rysowane? No sytuacja jest... przedstawiana sytuacja. Jest. No nie, bo ty pokazujesz, jak ja bym kurwa wisiał. No nie, no opierasz się o okno, elegancko, no. No właśnie nie, opieram się o ścianę przy oknie. I fresh tylko patrzę jeszcze. W stronę okna. O. No, Diablo w DC. To będzie hit. A Diablo tu jest? Stworzę jedną z 40 konferencji, nie. Ale go nie ma chyba. No nie, no powiedział DC. A. Ja spałem? Słucham? Co? Spałem? Czy co? Ja tam spałem? No. Nie pamiętam tego. No ja wiem, że nie pamiętasz. Nie dziwię się w ogóle. Myślałem, nie, znaczy, nie było tak, że ty spałeś, nie wiem, godzinę, tylko po prostu ja może nawet nie spałeś. To było tak, że no spanko, bedge. Nie, no to było tak, że ja przychodzę z drinem i ty leżysz, w sensie, no tak po prostu, wiesz, ręce na stole i po prostu tak się opierasz o te ręce, nie? No, takie spanko, bateria wysiadła. A, dobra, nie, bo ja nie, mówię, ja nie pamiętam od pewnego momentu, jak tam było za dużo, potem pamiętam jazdę Uberem i potem znowu nie pamiętam, co się działo. No jazda Uberem to było przetrwanie, więc pamiętam, ale tam nie pamiętam tego, że ty przy oknie stałeś. No, ty tego na pewno nie wiesz, bo ty byłeś wtedy w kiblu. A. Ja ci tego nie opowiadałem, no ale generalnie barmana jeszcze musisz narysować. Nie, no bo ty stary to rysujesz tak, ja bym się chciał zajebać, a barman tak, nie skacz. Ale, a to w ogóle tak nie wyglądało, bo ja się opierałem o ścianę obok okna. Ja nawet no nie patrzyłem się na to okno. Jest tak, że masz w domu okno i obok okna masz ścianę. Ja się o tą ścianę opierałem patrząc na kibel. A on tak, stań sobie trochę dalej od tego okna. Okej. Co ty robisz, Tarek? Co ty robisz? Co ty robisz? No i się zaczyna. Ja nawet nie kleczałem tam. Artyście się nudzi. No nie, ja nawet nie kleczałem przy kiblu. Tak? No. Tak, to ciekawe. Diable się zesrał tam z kiblu. Jeden największy hit to jest taki, że w kiblu, ja też byłem raz w kiblu, no w sensie nie żygać, tylko po prostu sprawdzić. No. I tam, no wiesz, wysikałem się, umyłem ręce i tam były takie dwie suszarki, no nie? Do, wiesz, takie, gdzie przykładasz rękę i zaczyna ci dmuchać, wiesz, ciepłym powietrzem. Takie suszarki, no nie, bezdotykowe. I ta diablesa nie działała. A nie wiem, czy ty diables się zorientowałeś, że ona nie działała. Nie. Było tak, że ja suszę i to było tak głośne, że wiesz, dosłownie w całym kiblu tak... No bo wiesz, no jak te suszarki, nie? A Diables merda ręką i udaje, że suszy, a jego nie działała, bo ja najpierw byłem pod jego suszarką, zauważyłem, że jak merdam ręką, to powietrze nie leci, poszedłem pod swoją działa, Diables wychodzi z kibla, taki najebany i normalnie suszy rękę pod wyłączoną suszarką. Ja mówię, wiesz co, tam mi to na nie działa, podejść tu on. Nie pamiętam tego. No, it is what it is, no, it is what it is. Ale zachowywałeś się kulturalnie. Tak, no. Biegałem, dawaj, dzięki od razu. Nie było tak, że pod siebie. No, ale stary. No ale mi tak siekło, te podwójne zdradzieckie. Ale największy hit to był taki, bo to, że ty diable zszedłeś do tego kibla, to luź, ale diable zszedł, Torek, ty musiałbyś to przeżyć, nie? Musiałbyś to zobaczyć. Ja właśnie, no to patrzę na to przecież, na całą tą sytuację. Diable idzie wolno, nie? Do tego kibla i co chwilę tak staje w miejscu, łapie się ręką za usta, robi taki, wiesz, taki odruch, taki... No, idzie dalej i to jest takie, Jezu, żeby nie eksplodował teraz, nie? Wiesz, taki po prostu... I tak, czy dojdzie do... Win he make it, nie? Wiesz, po prostu tak... Stary, to trzeba było przeżyć, bo to była stary loteria, to wiesz, nie wiesz, co się stanie, nie? Ale nie strzegałeś tak ten poza... Nie, no właśnie nie, dlatego nie. No mówię, że nie, tylko po prostu sześć prób było do kibla. Ej, faktycznie, jak to jest, że tylko Diables był w tak grubym stanie? Dziewczyny chyba nie piły tych podwójnych, znaczy generalnie raz Diables kupił wszystkim, cztery. To dziewczyny powiedziały, że giga za mocny. A ja sobie byłem razem z Diablesem, ale wiesz, no ja tutaj alfa czad. Ja nie mogę sobie tego wyobrazić, stary. Ja by z Diablesem raz poważnie piliśmy. Raz ja z nim piłem i to było we Wrocławiu i piliśmy do 6 nad ranem. Dosłownie. Mm. I on nie było takiego stanu. Więc ja się zastanawiam, nie, w jakim to tempie... Nie, wiesz co, zdradzieckie były, bo ja już byłem taki, no nie? No. Że ewidentnie już trzeba skończyć, no nie? Ale wiesz, jeszcze nie byłem na tym over the line, no nie? Mm. Więc może kwestia dnia, może tego, że Diables mówił, że chyba nic nie jadł, czy coś, że mało jadł. To wiesz, to też... Ja tam mało. No, zjadłem pół burgerka i parę frytek. I to nic więcej, to całe posiłek. A ja alfa czad oczywiście, wiesz, steak, coś tam. Więc wiesz, to też czynniki losowe. Czynniki losowe, no pewnie. Czynniki losowe. No.
Ale to była wspaniała noc. Dużo nie pamiętam. O, pogadamy nie. sobie, diabeł, pogadamy tak, sobie. Tak, pogadamy. Nie, ale śmiesznie było. Ale szczerze, wydaje się, że po prostu... Ale ty, ja widziałem tych chłoblauty wody do tych, Ja byłeś zdziwiony wtedy, ja potem miałem takie, że w sumie dałeś się sam zbejtować na to. Bo jak jest ten kieliszek, co tam Angela jest, to jak jest ta dolna, taka... A, wiesz, dziękuję, że jest Angela. No, nieźle. Nieźle. A ty na serio mówiłeś? Nie. Zlikowałeś to. To może powiemy też o nieuczesanej od razu, co? No, powiedzmy o tym, że przez pół godziny zamawiała Ubery i kancelowała je. Tak było? Ale także rzeczywiście Uber... ten Uber był długo zamawiany, bo ja tak pamiętam chyba z dwa nie, razy... Nie, on nie był długo zamawiany, był Uber zamawiany, a ty szedłeś do kibla i ona go anulowała, potem wracałeś, ona zamawiała, stwierdzałeś, jeszcze czas na żeganko i jeszcze raz anulowała. On nie był długo zamawiany, było dużo wizyt do kibla. A ja mówię tak wrażenie, kurczę, coś długo ten numer jedzie, nie wiem ile wytrzymam jeszcze przed toaletą znowu. Ale wiesz co, Torek, ja powiem ci, że czułem się jak pierdolony alfa, wiesz dlaczego? Bo piłem tyle samo co on, czułem, że jestem giga najebany, ale nie czułem tego tak, że wiesz, nie kontrolowałem siebie, nie? I wiesz, jak na przykład ten barman stał potem, ale tak, o, się tylko kolego opiekuje, nie? Trochę się najebał, nie? To jak taki, wiesz, jak taki typowy, wiesz, 35-latek w takim lokalnym barze, nie? On już zna swój limit, on tu pomoże młodszemu koledze, nie? Wiesz, taki, kurwa, alfa czat. No, a potem było lustro, nie? I stwierdziłem, kurwa, lipa jest jednak. Tak to, wiesz, koszula, coś tam. Diables poszedł, wiesz, żygać się, tylko, a, popilnuję kolegę, nie ma problemu. Jest, żeby to nie do mnie. O, dobra, to barman. Nie, wiesz co, barmanowi to biblet tu pasował, bo on taki smutny, odejść od tego okna. To nie uczesane, jak kancelowała czwartego Ubera. Dawidka potrafiła się patrzeć na kibel. O nie, gigaczada usunąłem. Plik. O nie, sadgę. Widok. O, tu jest to. Ach, o, dobra. Spokojnie, dobra. Spokojnie, we back. Nieprawda, że jest wstyd gdzieś za mną. Nie, w ogóle nie. Nie, właśnie Diables jest duszą towarzystwa. W ogóle nie wiem, czy ty Diables zauważyłeś, że my się tak odcięliśmy, że zeszliśmy ze sobą totalnie cały czas tylko ze sobą. A no? To jeszcze pamiętam i potem było o Disneylandzie, gadaliśmy o parkach, no. Rozrywki i potem zwróciłem uwagę, że właśnie ze sobą gadamy. To jest w poziomie, to jest. Ej, tego nie pamiętam z tymi Uberami. Kurze, bo jak masz pamiętać, jak krzykałeś wtedy, ty nie masz prawa tego pamiętać, bo ciebie nie było, no. Ty po prostu nie powiesz, jaka była zajebista sytuacja. My już siedzimy przy stole, Diables tak powoli, krok, wiesz, wraca do nas, nie? I nieuczesana, zabawę Ubera. I Diables tak nagle się łapie za usta, obrót, 180 stopni, wraca do kibla, a ona cancel. Ja takie oj. No. Ale no, nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Chciałbym jak z tego dobrze wybrnąć, ale nie mam pojęcia jak. Ale było warto. W sensie nie aż takiej ilości alkoholu pić, ale było warto pić.